Adrian, podczas prezentacji Twojej kolekcji pojawiło się bardzo dużo motywów. Moja kolekcja nosi nazwę Fan. Jest to moja kolekcja magisterska. Główną inspiracją były ludzkie słabości ujęte w nowoczesnym aspekcie tego zjawiska, czyli uzależnienie od Instagrama, uzależnienie od blichtru, sławy, zakupoholizm, fonoholizm. Wszystko to chciałem zawrzeć i zinterpretować w mojej kolekcji, czyli na przykład pojawił się motyw gwiazdki, motyw dłoni, który symbolizuje też zaciskające się właśnie sidła, ale też również lajki na Facebooku. Bardzo duże bogactwo materiałów. Z jakich tkanin została ta kolekcja stworzona? Kiedy wybierałem tkaniny do kolekcji, nie ograniczałem się. Chciałem, żeby była jak najbardziej zróżnicowana. Tworzyłem sylwetki na zasadzie total looków. Każdy był jednego koloru. Jest to już dla mnie takie w sumie trochę już charakterystyczne. Ja się najlepiej w tym wszystkim czuję. Użyłem tkanin pokrytych brokatem, dzianin pokrytych brokatem, tkanin, w których wpleciona jest nitka lureksowa. Wykonałem też własną dzianinę na drutach własnoręcznie. Była cała też właśnie sylwetka dzianinowa stworzona przeze mnie, sweter i spódnica. W mojej kolekcji znajduje się 6 par moich autorskich butów, które stworzyłem właśnie też w ramach mojej pracy magisterskiej.